Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj chciałbym przedstawić odpowiedź na jeden z komentarzy, który powołuje się na Mateusza 7 rozdział 21 do 23 wersetu. Jest to wyjątkowo charakterystyczny fragment Mateusza 7 rozdział 21 do 23. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Czyli widzimy tutaj jednoznacznie słowa Pana Jezusa, a więc najwyższy autorytet. Przy ocenie nauki dotyczącej Słowa Bożego zawsze warto brać pod uwagę pewną gradację, pewną kolejność dowodów. Najwyższy poziom dowodu mają po pierwsze wypowiedzi Pana Jezusa lub apostołów. Ale ważniejsze jest to, o czym mówią i w jaki sposób mówią. Więc jeżeli mówią w sposób bezpośredni, to jest to dużo więcej warte, niż jeżeli zamiast bezpośredniej wypowiedzi mamy przypowieść, którą to my interpretujemy. Jeżeli my interpretujemy przypowieść, jest ryzyko, że tą przypowieść interpretujemy nieprawidłowo. Słowa, które Pan Jezus lub apostołowie wypowiadają w przypowieści lub alegorii lub w inny sposób, przenośni, są prawdziwe, natchnione, bo jest to Słowo Boże, ale interpretacja człowieka już nie jest. Człowieka, który nie jest apostołem ani Panem Jezusem, to interpretacja człowieka już nie jest natchniona. Natomiast jeżeli mamy takie proste wypowiedzi, kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, no to już wiemy, że to jest prawda. I żeby to obalić, musielibyśmy znaleźć werset, który mówi: kto ma Syna, nie ma życia wiecznego. No ale takiego wersetu w Biblii nie ma. Więc to jednoznacznie pokazuje, że kto uwierzy w Pana Jezusa, jak mówi apostoł Paweł, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. A nie ma wersetu, który mówi: uwierz w Pana Jezusa, a nie będziesz zbawiony, albo odwołujący tamten werset: o, Paweł w tamtym momencie się pomylił. Jest taki werset? Nie ma. Nie ma takiego sformułowania w Biblii. Więc powiedziane przez Pana Jezusa: kto wierzy we mnie, ma życie wieczne, albo uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, jak powiedział apostoł Paweł, albo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, połączone z wyznaniem, że Jezus jest Jahwech, jedynym prawdziwym Bogiem. I już jest zrobione, tak? Już mamy człowieka, który jest pewien tego, że jest zbawiony, i wtedy czytając list pierwszy Jana, że tam jest wyraźnie powiedziane: to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Czyli od wiary przechodzi się do wiedzy. Wie się o sobie samym, że się przeszło próbę. Tą próbą jest uwierzenie Pana Jezusa w tym przypadku, tak? Czyli przechodząc do Mateusza, 7 rozdział, 22, 21 do 23 wersetu, nie każdy, czyli Pan Jezus mówi wyraźnie: nie każdy. Czyli niektórzy, którzy mówią: Panie, Panie, są zbawieni, i niektórzy, którzy mówią: Panie, Panie, są potępieni.
Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. A kto wejdzie do Królestwa Niebios? Jana 3 rozdział mówi, że kto wejdzie do Królestwa Niebios? Ten, kto się narodził na nowo. Prawda? Możemy to szybko znaleźć. Ewangelia Jana, 3 rozdział. I tak jak mówiłem, w naszym przypadku, gdy jako ludzie teraz oceniamy dowody, to jest to dowód najwyższego rzędu, bo to jest wypowiedź Pana Jezusa, która nie jest alegoryczna, która nie jest pośrednia, nie jest przypowieścią, czyli tu nie ma miejsca na naszą interpretację, tylko jest po prostu przyjęcie tego, co Słowo Boże mówi i powiedzenie tak i amen. Więc tutaj widzimy, że Pan Jezus mówi tak. Jezus rzekł mu, 3 werset, Jezus rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę, przecież to jest bardzo mocno podkreślone, amen, amen, albo zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, powiadam ci, nie wam, tylko ci, to było moje przejęzyczenie, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego, tak? Czyli tutaj widzimy wyraźnie, że nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Królestwo Niebios i Królestwo Boże to jest to samo. I teraz, jeżeli popatrzymy dalej, rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. I żeby nie było problemów z interpretacją, o co tu chodzi, to Pan Jezus kontynuuje. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Czyli widzimy, że to, co Nikodem powiedział, co się narodziło z ciała, ciałem jest, czyli narodzenie dziecka z matki, według ludzkiego porządku, a to, co się narodziło z ducha, duchem jest. I dalej, nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego, i jakże to się może stać? I teraz bardzo uważnie słuchajmy, bo Pan Jezus odpowiada na to pytanie, jak to się może stać. Czyli, Panie Jezusie, proszę przedstawić nam tutaj, jak to się dzieje. Jak to się dzieje, to nowonarodzenie? Skąd to nowonarodzenie po prostu możemy wiedzieć, że nastąpiło? No i Pan Jezus mówi tak. Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Czyli jest to rzecz, która jest powszechnie oczywista, a tym bardziej powinien ją znać ktoś, kto zna Pisma Starego Testamentu jak nauczyciel w Izraelu. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, czyli Pan Jezus odwołuje się do tego, co wcześniej mówił o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich sprawach? Czyli narodzenie z góry, narodzenie z Ducha Świętego to jest coś, co jest niebiańską sprawą. I teraz przechodzi Pan Jezus do starotestamentowego przykładu. Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Co to w ogóle było? Więc Izraelici byli niegrzeczni. Węże zaczęły ich kąsać. I to były węże jadowite. I kto był ukąszony przez węża, umierał. Ale w pewnym momencie Mojżesz dostał polecenie od Boga, żeby wykonał miedzianego węża i zawiesił go na drzewcu. Tak, żeby ten wąż był nad ziemią, wywyższony. Dlatego Pan Jezus tu mówi, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, czyli tutaj Pan Jezus mówi o sobie, jak będzie wisiał na krzyżu Golgoty, też zawieszony na drzewcu, jak ten miedziany wąż był zawieszony przez Mojżesza na drzewcu. Aby każdy, i tutaj jest po co to się będzie działo,
aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli widzimy jednoznacznie, tak samo jak spojrzenie na węża w jedną chwilę spowodowało, że człowiek jest zbawiony raz na zawsze z skutków ukąszenia tego węża, tak samo spojrzenie na tego węża było jednorazowe, tak samo jednorazowe uwierzenie w Pana Jezusa, jednorazowe uwierzenie w tego, który wisiał między niebem a ziemią na krzyżu Golgoty, wystarczy. Dlatego Pan Jezus mówi, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto teraz wierzy, czyli wtedy, kiedy Pan Jezus to mówił, kto wierzy, nie będzie sądzony w przyszłości. Nawet jeśli tą wiarę straci, nie będzie sądzony. Bo tu nie jest powiedziane, kto będzie wierzył, tylko kto wierzy. Tak? Czyli fakt, że wierzysz, już jest gwarancją, że nigdy nie staniesz przed sądem. Nigdy nie będziesz sądzony. Nigdy nie staniesz przed sądem. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył. To jest jednorazowe. Uwierzył, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Czyli jeżeli ktoś uwierzył kiedykolwiek, już nie będzie sądzony. Tu jest wyraźnie o tym powiedziane. Jest uwierzył. Tak? O ile jeszcze pierwsza część wierzy, przez niektórych jest zwodzicieli wykorzystywana, żeby mówić, a to trzeba wierzyć. Dobra, okej. Ale to jest tak jak z tą anegdotą, że chłopcy czytali Księgę Mojżeszową i zachwyceni, aleluja, chwała Panu, ale cudowne rzeczy tutaj czytamy. No i przechodził koło nich niewierzący profesor filozofii. To było na uniwersytecie. I nie podobało mu się to, no bo przecież jak to tak w porządnym komunistycznym kraju, jakim jest Polska, a to tutaj oni, aleluja, chwała Panu i tak dalej. No i jak na porządnego filozofa, profesora filozofii marksistowskiej przystało, pyta ich, co wy tutaj takie wzburzenie wywołujecie? Aleluja, chwała Panu, no niech Pan, Panie Profesorze, zobaczy. Tutaj Mojżesz wszedł do Morza Czerwonego z Izraelem i przeszedł morze suchą nogą. No i profesor marksistowski w pełni poważnie mówi, to co wy tacy głupi jesteście, to wy nie wiecie, że on przeszedł w tym miejscu, gdzie jest tam po prostu wody po kostki i wtedy przeszedł, jak było tak sucho, że tam było sucho i po prostu przeszedł. To wy tego nie znacie, no co z was za marksowska, marksistowska młodzież? No i oni tak przyznali, no tak, towarzyszu profesorze, nie wiedzieliśmy tego, dziękujemy za skorygowanie nas. No i profesor odszedł w pełni zadowolony z porządnie wykonanego zadania. I na drugiej przerwie patrzy, a ci chłopcy znowu czytają Biblię i ha, hurra, chwała Panu, aleluja, ale wspaniałe, niesamowite, cudowne. I nie mógł tego zrozumieć. No jak przed chwilą im wytłumaczył, a oni tutaj takie straszne rzeczy robią. No i podszedł do nich. No i o co tym razem chodzi? No sam Pan, Panie Profesorze, powiedział, że tam było sucho, tak, że cały ten Izrael przeszedł suchą nogą. Także spokojnie, nawet nie, dziecko nie mogło się zapaść, bo to już było takie suche, spękane, że to twarda była nawierzchnia, nawet po błocie nie szli, tylko szli suchą nogą. No tak powiedziałem, no przecież wam tłumaczyłem. No właśnie, Panie Profesorze, niech Pan zobaczy, jaki cud. I na tej suchej po prostu ziemi po tym zeschniętym Morzu Czerwonym, jak Egipcjanie zaczęli biec za Izraelem, to wszyscy potonęli. No co za cud, no skąd się ta woda w takim suchym okresie wzięła?
No i tak samo jest tutaj z tym 18. Ci zwodziciele próbują zrobić z wierzy warunek ciągłego wierzenia. Okej, robicie tak, jak ten profesor Marksowski, no to dostajecie, bo ta deska ma dwa końce, odchylacie jedną część deski i w tym czasie druga deska wali was po łbie. Bo druga mówi, że wyrok osądzenia jest tylko dla tych, którzy nie uwierzyli. Czyli nigdy przez milisekundę w całym życiu nie było ani milisekundy, kiedy uwierzyli w imię jednorodzonego Syna Bożego. Czyli widzicie? Nie wolno kłamać. Nie wolno oszukiwać, bo zawsze to wyjdzie na jaw. I mamy jeszcze to potwierdzone w trzecim rozdziale, 36 wersecie. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Wystarczy, że wierzy przez milisekundę, już ma żywot nie sekundowy, tylko wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży nad nim. I 5:24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny. Już ma żywot wieczny, nie chwilowy żywot, wieczny. Wystarczy, to jest tak jak po prostu zmieszanie dwóch substancji. Jak je zmieszasz, to już ich nie odmieszasz. Dlatego tam są takie przykłady w Jana 3. W Jana 3 jest zobaczenie węża. Nie da się odzobaczyć węża. Już zobaczyłeś? Odhaczone. Masz życie wieczne. To znaczy, jak uwierzyłeś Pana Jezusa, masz życie wieczne. Zerknąłeś na węża, jesteś uratowany od jadu wężowego. A nie, że ty musisz patrzeć, aż ten cały jad zejdzie, już prawie schodzi. Jeszcze trochę popatrzę, pospalam kadzidła temu wężowi, może damy mu imię Nehusztan. Tak właśnie zrobili Izraelici, że wzięli tego miedzianego węża i dopiero Hiskiasz tego węża starł. I to zniszczył dopiero. To jest niesamowite. Hiskiasz albo dopiero jego wnuk Jozjasz. Zatrzymam i zerknę. Więc pierwsze wspomnienie o tym wężu jest: i zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Wystarczy, że spojrzał na miedzianego węża, jeden raz spojrzał, nie musiał się gapić w niego nie wiadomo ile. A z kolei druga wzmianka o tym wężu jest w 2 Królewskiej 18:4 i ta z kolei wzmianka mówi: on to zniósł świątynki. O kim to jest mowa? To jest mowa o Hiskiaszu. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Czyli widzimy, cóż za bałwochwalstwo. Tego węża, który miał jednorazowe użycie wtedy na pustyni, wtedy wystarczyło spojrzeć na niego, oni wzięli, zachowali i spalali mu kadzidło. To trochę jest podobne do ruchu zielonoświątkowego dzisiaj, bo w Dziejach Apostolskich 2 rozdział mieliśmy chrzest Duchem Świętym i wtedy mówiono obcymi językami i te języki były rozumiane przez innych i potem języki ustały, ale nie, dzisiaj się twierdzi, że no jak najbardziej są. No i takie dziwne, śmieszne ungalabunga, raz donga da bonga, ludzie się uczą tego. Dokładnie tak jakby Nehusztanowi spalali kadzidło. To nie ma żadnej mocy, to jest pozór pobożności, udający jedynie pobożność. I teraz jeżeli popatrzymy w Jana 5:24, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do życia. Czyli przeszedł już z śmierci do życia i stamtąd się już nie da wrócić. No bo już żyje, przeszedł z śmierci do życia. Nie stanie przed sądem. Nie ma takiej mocy, która by go postawiła przed sądem, bo to Bóg go po prostu już na sądzie nie postawi. A jak nie będzie ktoś na sądzie, to nie będzie też skazany, no bo skazany będzie tylko ten, kto stanie na sądzie. A
oni nie staną. Więc teraz wracając do naszego Mateusza, 7 rozdział, 21-23. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem, idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Przecież Pan Jezus tutaj w ogóle nie kwestionuje tego, że oni to robili. Bo Bóg faktycznie daje zdolność do czynienia cudów również ludziom niewierzącym. I to jest bardzo powszechne, bo na przykład widzieliśmy, że Mojżesz i Aaron czynili cuda. Ale czarownicy Jannes i Jambres, którzy byli przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, czynili te same cuda. I zatwardzili serce Faraona, znaczy sam Faraon zatwardził swoje serce kilka razy. I to jest właśnie to, że oni robili prawdziwe cuda. Dokładnie takie same jak Mojżesz i Aaron. Ale odpowiedzialnością Faraona było uwierzyć w Słowo Boże. Nieważne, że Jannes i Jambres robili takie same cuda. Antychryst będzie ściągał ogień z nieba. Jest powiedziane, że będzie ściągał ogień z nieba. Tam nie jest powiedziane, że on niby będzie ściągał ogień z nieba. On naprawdę będzie miał zdolność ściągania ognia z nieba. I będzie miał, robił znaki i rzekome cuda. O znakach nie jest powiedziane, że to będą rzekome znaki. O cudach jest powiedziane rzekome cuda. Ale o znakach nie będzie takiej mowy. Zresztą fałszywy prorok, który zapowie znak i on się stanie i powie pójdźcie do obcych bogów, ma być odrzucony przez Izraela. Tak jest napisane w Starym Testamencie. To już wtedy widzieliśmy, że Bóg pozwala ludziom niewierzącym czynić znaki. I takim niewierzącym człowiekiem był na przykład Judasz. On uzdrawiał ludzi, on głosił Ewangelię, choć cały czas był synem piekła dwakroć gorszym niż niejeden faryzeusz. On nigdy się nie nawrócił, ale głosił Ewangelię, wypędzał demony, głosił Ewangelię, nazywał Jezusa prawdopodobnie dosyć przyjemnymi określeniami, miał dobre imię Pan Jezus w jego ustach miał. Więc tutaj jednoznacznie widzimy, że niewierzący mogą i wykonują znaki i rzekome cuda. Oni po prostu mogą cię uzdrowić, mogą ci przewidzieć przyszłość, mogą ci różne rzeczy zrobić. Mogą naprawdę namieszać, robiąc różnego rodzaju ponadnormatywne rzeczy. Tutaj widzimy tych właśnie ludzi, których Pan Jezus nigdy nie znał, że oni co robili? Wypędzali demony. W imieniu Jezusa, nie w swoim, w imieniu Jezusa to robili. W imieniu Jezusa czynili wiele cudów. Tu z kolei nie jest powiedziane, że to były rzekome cuda, więc to były cuda prawdziwe. Bo Pan Jezus nie kwestionuje prawdziwości tych cudów. I to nie był jeden cud, tylko tych cudów było wiele. I to jest jeszcze trudniejsze, dlatego że jeżeli oni czynili takie rzeczy, prorokowali w imieniu Pana Jezusa, nazywali Jezusa Panem, Panie, 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 Lordship Salvation typowe. Oni uważali, że są zbawieni, bo Jezusa Panem nazywają i wykonują jakąś pracę w Jego imieniu. No to jest bardzo dużo takich ludzi, którzy tak robią. Prorokowali w imieniu Pana Jezusa, w imieniu Pana Jezusa wypędzali demony, w imieniu Pana Jezusa czynili wiele cudów, prawdziwych cudów. I to jest ciekawe, że Pan Jezus mówi, nigdy was nie znałem. Nigdy. Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. To jest po prostu podobne do tego, co Dawid zrobił z człowiekiem, który uciął
chwalił się, że uciął głowę Saulowi. Albo tych dwóch, co zamordowało Iszboszeta. Oni myśleli, że będą wynagrodzeni, bo w imieniu Dawida, na rzecz Dawida dokonali morderstwa. A Dawid ich po prostu skazał. I teraz nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. To są bardzo poważne słowa, bo mówią o tym, że nie każdy, kto mówi, Panie, Panie, Jakub też mówi, pisze w liście Jakuba, 2 rozdział, cóż to pomoże, bracia moi, że ktoś mówi, że ma wiarę. No mówi, fajnie, mówi, dużo mówi. Kim są ci samozwańczy cudotwórcy? Wyznają, że znają Pana, Panie, Panie mówią, tak? Z tego 7 rozdziału Mateusza. Jeszcze raz przeczytam ten fragment. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów, a wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Widzimy jednoznacznie, że Pan Jezus twierdzi, że nigdy ich nie znał. Więc kim są ci samozwańczy cudotwórcy? Wyznają, że znają Pana. Panie, Panie mówią do Niego, tak? Już to zauważyliśmy. W ten sposób, w pewnym sensie, można powiedzieć, próbują wymusić, domagają się od Niego uznania. Oni twierdzą, że zrobiliśmy to wszystko w Twoim imieniu. Co zrobili wszystko? Nazywanie Jezusa Panem, czynienie cudów wielu, w Jego imieniu wypędzanie demonów i w Jego imieniu prorokowanie. Oni twierdzą, że te cztery rzeczy robili w imieniu Pana. I jakimi uroczystymi i ostatecznymi słowami Pan Jezus im odpowiada? Nigdy was nie znałem. Tam nie jest powiedziane, znałem was kiedyś, ale przestałem was znać. Nie, nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, robotnicy bezprawia. Co za szok dla tych cudotwórczych robotników. Robili cuda, wypędzali demony, mówili proroctwa w imieniu Pana Jezusa i Pana Jezusa nazywali Panem. Co za szok dla tych cudotwórczych robotników. Jak mógł powiedzieć, nigdy cię nie znałem? W jaki sposób Jezus mógłby to powiedzieć, gdyby były to osoby, które kiedyś zostały zbawione, uratowane, a potem znowu stracone? Nie mógłby tak powiedzieć. Te osoby nigdy nie były chrześcijanami nawet przez milisekundę. Mamy o tym powiedziane na przykład w Jana 10 rozdział. W Jana 10 rozdział werset. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im życie wieczne i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Czyli widzimy tutaj porównanie z Dawidem, który chronił swoje owieczki tak, że jeśli lew albo niedźwiedź przychodził je zabić, to on tłukł tego niedźwiedzia lub lwa tak, że go zabił gołymi rękami. I Pan Jezus też tutaj wyraźnie mówi, że z jego ręki nikt nie wydrze żadnej owieczki. Jak on troszczy się o owce, to już wystarczy. I Jana 10 rozdział mówi, moje owce słyszą, słuchają mojego głosu, znam je, to jest kluczowe słowo, znam je, a nie tak jak w Mateusza 7 do tamtych, którzy mówili, Panie, Panie, prorokowali, robili wiele cudów i też oni umieli wypędzać demony. Naprawdę wypędzali demony. I do nich powiedział, nigdy was nie znałem. Nie powiedział,
nie znam was, tylko powiedział, nie znam was i nie znałem wcześniej. Nigdy was nie znałem. Więc tutaj widzimy jaki kontrast. Prawdziwi wierzący mają powiedziane, że Pan Jezus ich zna, one idą za mną i daję im życie wieczne i nigdy nie zginą i nikt nie weźmie ich z mojej ręki. Jeśli chodzi o owce Pana Jezusa, Chrystus mówi: znam je, wiem skąd są. Jeśli teraz taki zwodziciel, który próbuje użyć Mateusza 7, 21, 23 do nauczania utracalności, zbawienia, próbuje w ten sposób kombinować, no to wtedy, jeśli mówi, że Ewangelia Mateusza 7, 21, 23 odnosi się do zgubionych ponownie chrześcijan, to jesteś winny traktowania Pana Jezusa jako kłamcy. Bo Pan Jezus powiedział im: nigdy cię nie znałem. Ci cudotwórcy nigdy nie byli pańskimi owcami. Wyznawali, że go znają, ale to nie było prawdziwe. Uważajcie, uważajcie. To po prostu pokazuje, że ci ludzie są przebrani za chrześcijan, twierdzą, że wykonują cuda, ale Chrystus nie zna ich, choć nazywają go Pan, Pan, Panie, Panie. Robią wiele cudów, prawdziwych cudów. Robią wypędzanie demonów w jego imieniu. Prawdziwe, skuteczne wypędzanie demonów w jego imieniu. I w jego imieniu prorokują. Może nawet przewidują jakieś przyszłe rzeczy, naprawdę. Ale są to ludzie idący do piekła, gdzie ich miejsce. Są oni pracownikami bezprawia, to znaczy, że pracują z własnej woli. Judasz jest wielkim i strasznym przykładem takiej osoby. Nikt nie podejrzewał go aż do końca, z wyjątkiem tego, że nasz Pan Jezus oczywiście znał jego prawdziwy charakter przez cały czas. Ewangelia Jana 6:64. Mówi następujące słowa. Lecz są spośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. Czyli widzimy wyraźnie, że Pan Jezus tu mówi, że wśród 12 byli tacy, którzy nie wierzą. I jednym z takich, którzy nie wierzą, jest Judasz. I mówił: dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca. Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do 12: czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Jezus odpowiedział im: czy nie 12 was wybrałem, ale jeden z tych 12 jest diabłem, ale jeden z was jest diabłem. I mówił o Judaszu, synu Szymona z Kariotu, bo ten miał go wydać. A był jednym z 12, czyli był niewierzący, a był w gronie 12. I tutaj jeszcze mamy potwierdzenie na przykład w Jana, 13 rozdział. I tutaj jednoznacznie widzimy, że czemu Jezus, to jest 10. Werset 13 rozdziału. Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały i wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział Pan Jezus o tym jednym i o tym jednym mówi, że jest nieczysty. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego rzekł: nie wszyscy jesteście czyści. Wiedział, który ma go wydać, tak? I dalej widzimy, że Judasz był niewierzący od początku.
Cały czas tylko zewnętrznie przed innymi udawał, że jest taki sam jak reszta 12. Więc został Judasz wybrany, aby być jednym z 12, którzy będą służyć później jako przykład, jak daleko może posunąć się fałszywy wyznawca, by zwodzić innych. Po to go też Bóg wyznaczył, żeby był przykład na to, jak daleko człowiek niewierzący potrafi się zaangażować, nie uwierzywszy. I Judasz czynił znaki i cuda, uzdrawiał ludzi, przemawiał w imieniu Pana Jezusa. Tutaj ci z Mateusza 7 rozdział też robili prawdziwe znaki i cuda, ale nigdy Pan Jezus ich nie znał. Nigdy nie byli zbawieni, ani przez milisekundę, a byli znani jako ludzie Pana Jezusa. Wszyscy ich znali jako tych, którzy przemawiają w imieniu Pana Jezusa i podają się za Jego uczniów i podają się za zbawione osoby. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że w żaden sposób Mateusza 7 rozdział nie narusza zasady raz zbawiony, na zawsze zbawiony, bo zbawienie jest wieczne, zbawienie jest nieutracalne, zbawienie oznacza, że jeśli uwierzyłeś, jesteś zbawiony na zawsze. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony na zawsze. Pan Jezus wyraźnie powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Czytajcie Biblię, Słowo Boże, jeśli ktoś z was potrzebuje Nowy Testament, możecie do mnie napisać, bezpłatnie, chętnie się nim podzielę. Telefon 739 089 088, powtarzam, 739 089 088, e-mail czytaj.biblie@onet.pl, czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów, możecie do mnie pisać, mailować, dzwonić z Bogiem.